Początki osadnictwa Żydów w Dąbiu miały miejsce w XVIII wieku. W XIX wieku głównym zajęciem było chałupnicze tkactwo. W miasteczku istniała synagoga, bet midrasz, liczne sztyble chasyckie, instytucje filantropijne, Państwowa Żydowska Szkoła Podstawowa. We wrześniu 1939 roku mieszkało tu około 1100 Żydów. W grudniu 1941 roku deportowano wszystkich do obozu zagłady w Chełmie. Synagoga znajduje się w centrum miasta i przetrwała bez zmian do wybuchu II wojny. W 1961 roku przebudowana na mieszkania. W elewacji wschodniej ściany widoczne jest zagłębienie, w którym to miejscu w głównej sali umieszczony był Aron HaKodesh. Babiniec znajdował się od zachodu nad przedsionkiem. Na osiach wszystkich elewacji płytkie ryzality. Synagogę wzniesiono, jak podaje literatura i tablica informacyjna, w 1890 roku. Na szczycie budynku widnieje jednak data 1885.